Zdążyli wszyscy się. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, miałem inne pytanie przygotowane, ale skuszony pewną zachętą i tak improwizując jednak zmienię formułę. Wykorzystam minuta 50. Poseł Sławomir Skwarek spytał z tego miejsca, jakie będą efekty, nie skutki, efekty Polskiego Ładu dla osoby z minimalnym wynagrodzeniem. Ciągnąc tą myślą, spytam, a jakie będą efekty albo skutki dla osoby, która ma 10 razy więcej? 33 tysiące z kawałkiem, panie ministrze. Bo gdzie jest piesek pogrzebany, tak? Skwarek, pan mnie upoważnił, to chudy, szczupły. Prędzej gruby schudnie, zanim gruby schudnie, 5 razy chudego szlak trafi. Stare polskie powiedzenie. To jest, proszę państwa, kontynuacja sporu demokratycznego o pieniądze. Tak, za już wybory już tuż, może za rok, może wcześniej, Polacy postawią pytanie, czy przez 8 lat tamtych liberalnych rządów było lepiej, mniej mojej rodzinie, czy w czasie tych obarczonych różnymi błędami, zaniechanami. Również Polski Ład niestety, wprowadzono go cienko. A już kończę, panie pośle, a propos pańskiej wypowiedzi, jeden z najbardziej zacnych ludzi w Sejmie, Czesław Siekierski, powiedział, że jednak pomimo wszystko sfera ubóstwa się zwiększyła. Ależ tak, właśnie w kryzysie, w COVID-zie dochody realne per capita na osobę w rodzinach polskich zmalały o 8% w najsłabszych rodzinach, a wzrosły w najbogatszych, których wy bronicie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. I trzeba to powiedzieć otwarcie, nie udawać. Jest wściekłość tych, którzy będą musieli uszczuplić swoje dochody, troszeczkę mniej zarobić, a ciężar idzie na miliony zwykłych. Oni dostaną po 100 zł, a inni stracą 1000. To źle czy dobrze? To jest pytanie. Dobrze, dziękuję panie pośle.